Dzisiaj przed przyjazdem tutaj obejrzałem sobie wiadomości pierwszego programu Telewizji Polskiej i w mojej radości, jakby mi było 40 lat, pani Beata Tadla powiedziała, że no, musimy wybierać między bezpieczeństwem a prywatnością i uczciwy obywatel nie musi się inwigilacji obawiać. To mi przypomina rozmowę z Esbekiem w latach 70., kiedy Esbek mi tłumaczył, że tajemnica korespondencji to jest bez znaczenia, bo uczciwy obywatel przecież i tak nie będzie nic pisał przeciwko socjalizmowi, a jak ktoś pisze przeciwko socjalizmowi, to sam sobie winien, że go przyłapią na tym. A więc to jest, wraca ta retoryka